Cześć! Nazywam się Grzegorz, a dzisiaj nagrywamy odcinek z Magikiem Ginem. Ja nie mam takiej zabawki, wypożyczyłem dzisiaj od Karoliny. No i prosiłem, żeby wypożyczyła Magika Gina i oto jest. I nie było na moim kanale. I co Magic Jean robi? No, pyta o daną rzecz i mu nie muszę zdradzać, nie mogę zdradzać, bo nie chcę, żebyście wiedzieli, to Magic Jean wszystko opowie. I rzeczą, którą będzie, to długopis. Oczywiście chowie tak, żeby Magic Jean nie widział. Oczywiście jest wyłączony, ale go włączę. Magic Jean tak wygląda. No i świeci oczy. No i dobra, dotknę dosyć, zaczynajmy. Hej, to ty? Witam. Jestem Jean. Mam magiczną moc, więc widzę wszystko wokoło, nawet rzeczy, które przede mną chowasz. Poszukaj w swoim domu czegokolwiek, co możesz wziąć. Mam już szukane, w ręce. Więc schowaj to już za mówiłem plecy, na początku filmu. A ja zgadnę, co to jest. Powiedz okej, kiedy wybierzesz przedmiot. Już mam wybrany przedmiot, więc mówię okej. Wspaniale! Zadam ci pytanie. Odpowiedz tak, nie, albo nie wiem. Możesz także powiedzieć, to zależy. Okay. Czy przedmiot, który chowasz, mieści się w kieszeni? Nie. Bardzo ciekawe. Czy tego przedmiotu używa się podczas posiłku? Nie. Aha, rozumiem. Czy ten przedmiot jest z papieru? Nie. Czy przedmiot, który chowasz, jest twardy? Twardy? Czy przedmiot, który chowasz, jest twardy? Tak. Tak myślałem. Czy tego przedmiotu używa się do zabawy? Nie. No dobra. To czy ten przedmiot zazwyczaj znajduje się w kuchni? Nie. Okej. Myślę, że już wiem. Nie podpowiadaj. Ale zadam ci jeszcze kilka pytań. Będzie niezła zabawa. Czy tego przedmiotu używa się głównie na dworze? Nie. Bardzo ciekawe. Czy ten przedmiot zazwyczaj znajduje się w łazience? Nie. Aha, rozumiem. Czy ten przedmiot wydaje dźwięki? Nie. Czy przedmiot, który chowasz, jest przeźroczysty? Przeźroczysty? Okej. Czy można włożyć coś do tego przedmiotu? Nie. Tak myślałem. Czy jest to przedmiot dekoracyjny? Dekoracyjny. Czy możesz powtórzyć? Nie. No dobra. Czy ten przedmiot jest prostokątny? Nie. Okej.
Czy przedmiot, który chowasz, świeci? Nie świeci. No dobra. Czy jest to przedmiot głównie dla dziewczynek? Dla dziewczynek. Okej. Okay. Jezu. Czy jest to przedmiot głównie dla dziewczynek? Nie. Bardzo ciekawe. Czy tego przedmiotu używa się do prac plastycznych? Prac plastycznych? Czy tego nie. przedmiotu używa Aha. się do prac plastycznych? Tak. Aha, rozumiem. Czy ten przedmiot zabiera się na wakacje? Nie, nie zabiera się. Mam cię. Założę się, że przedmiot, który tam chowasz, to ecierka. No i co, mam rację? Nie. No dobra. Czy tego przedmiotu używa się do pisania lub rysowania? O, tak. Nie rozumiem. Powtórz jeszcze raz. Tak. Tak myślałem. Czy przedmiot, który chowasz, ma podłużny kształt? Podwójny kształt. Czy przedmiot, który chowasz, ma podłużny kształt? Tak. No dobra. Czy ten przedmiot myje się po użyciu? Nie. Okej. Okay. Czy nazwa tego przedmiotu zaczyna się na literę K? Nie. Bardzo ciekawe. Czy nazwa tego przedmiotu zaczyna się na literę O? Nie. Aha, rozumiem. Czy nazwa tego przedmiotu zaczyna się na literę L? Nie. Czy nazwa tego przedmiotu zaczyna się na literę M, jak mrówka? Nie. Tak myślałem. Czy nazwa tego przedmiotu zaczyna się na literę P, jak papuga? Nie. No dobra. Na D. No dobra, chyba wiem. Coś mi się wydaje, że przedmiot, który tam chowasz, to farby. Zgadza się? Nie, to nie są farby. Czy możesz powtórzyć? Nie. Okej. Okay. Myślę, że już wiem. Nie podpowiadaj. Mój geniusz podpowiada mi, że przedmiot, który masz za plecami, to długopis. Czy właśnie ten przedmiot trzymasz za plecami? Tak. O. Nie rozumiem. Powtórz jeszcze raz. Tak. Ha. Myślałeś, że mnie masz, a jednak wygrałem. To jest ten. To co? Gramy jeszcze raz? Super. Powiedz okej, kiedy wybierzesz przedmiot. O, dobra. Czy możesz powtórzyć? Dobra, to to. Kredka. Nie rozumiem. Nie wiedział. Powtórz jeszcze raz. Tak. Czy możesz powtórzyć? Aha, okej. Świetnie. Czy przedmiot, który chowasz, mieści się w kieszeni? W kieszeni? Nie. Nie. No dobra. Czy
czy ten przedmiot zazwyczaj znajduje się w kuchni? Nie. Okej. Czy ten przedmiot jest z papieru? Z papieru nie. Bardzo ciekawe. Jeśli się przedmiot, który chowasz, jest twardy? Tak. Nie rozumiem. Powtórz jeszcze raz. Tak. Aha, rozumiem. Tak. Czy tego przedmiotu używa się do zabawy? Nie. Czy ten przedmiot świeci? Nie. Tak myślałem. Czy można włożyć coś do tego przedmiotu? Nie. Czy możesz powtórzyć? Nie. No dobra. Czy ten przedmiot zazwyczaj znajduje się w łazience? Nie. Okej. Czy przedmiot, który chowasz, jest przeźroczysty? Przeźroczysty to nie. Nie rozumiem. Powtórz jeszcze raz. Nie. Bardzo ciekawe. Właśnie, właśnie. Czy używa się tego przedmiotu w szkole? O, tak. Czy możesz powtórzyć? Używa się, tak. Aha, rozumiem. Rogatnie gry. Czy tego przedmiotu używa się do prac plastycznych? Prac plastycznych to nie tak. Nie rozumiem. Powtórz jeszcze raz. Tak. Używa się. Czy ten przedmiot jest prostokątny? Tak. Tak myślałem. Mam cię. Założę się, że przedmiot, który tam chowasz, to linijka. No i co, mam rację? Nie. Ach, myślałem, że łatwiej cię pokonać. Czy przedmiot, który chowasz, może się stłuc, jeśli upadnie? Nie. No dobra. Czy ten przedmiot ma podłużny kształt? Tak. Okej. Czy tym przedmiotem spina się kartki papieru? Nie. Bardzo ciekawe. Czy przedmiot, który chowasz, myje się po użyciu? Nie. Aha, rozumiem. Czy nazwa tego przedmiotu zaczyna się na literę K? Tak. Czy możesz powtórzyć? Tak. Zaczyna się. Okej. Czy nazwa tego przedmiotu zaczyna się na literę Z? Nie. Czy ten przedmiot wyrzuca się po kilku tygodniach lub miesiącach? Tak. Tak myślałem. Czy tego przedmiotu używa się do pisania lub rysowania? O, tak. No dobra. Zgadza się. No dobra, chyba wiem. Coś mi się wydaje, że przedmiot, który tam chowasz, to farby. Zgadza się? O nie. No dobra. To nie są farby. Nieźle. Chyba z tobą nie wygram.
Poddaję się. To co? Jeszcze jedna runda? Poddaję. Nie. Na razie. Cześć. Poddaję. Czyli się nie... Czyli nie odgadł, że to jest kredka. No trudno, ale czasem się zdarzy. No to to było już na tyle w tym odcinku. O, była. Gdzie to znaczy? Było w tym odcinku długopis i kredka. Także dzięki za oglądanie. Miejmy nadzieję, że się spodobał pierwszy odcinek, bo Magica Gina nie było na moim kanale, więc nazwę, że to będzie pierwszy. Jutro, jak będę mieć czas, to je nagram drugi odcinek z Magiciem Ginem. Też będą dwie rzeczy, ale jutro nie mogę zdradzić, bo to będzie taka, no, niespodzianka. A na tym już kończymy. Magic Jean, pożegnaj się. Pa, pa, pa. No to do zobaczenia. Pa.